Koniec narzekania mieszkańców Żorna. Mało atrakcyjny repertuar imprez kulturalnych w mieście. Teraz każdy może mieć wpływ na program imprez organizowanych przez Żorski Miejski Ośrodek Kultury. Jednostka otrzymała z budżetu miasta 50 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na organizację imprez zaproponowanych właśnie przez mieszkańców. Koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, wernisaże, wyjazdy, katalog działań artystycznych organizowanych przez Miejskie Ośrodki Kultury jest przebogaty. Każdy żorzanin może zdecydować, czy jego pomysł również znajdzie się w programie artystycznym MOKU. Pomysł zrodził się 2 lata temu. Narodowe Centrum Kultury ma taki projekt dla instytucji kulturalnych, gdzie ten projekt polega właśnie na tym, że Narodowe Centrum Kultury dalej jest środki, ale po to, żeby Miejski Ośrodek Kultury się mieszkańców spytał, co ma się dziać. Finanse się znalazły. W ubiegłym roku w ten sposób zorganizowano 6 wydarzeń kulturalnych. Różne było, bo i byli wegetarianie, i były spotkania teatralne wrogoźne, i zajęcia animacyjne, i warsztaty hip-hopu, i festiwal szantowy na molo połączony z warsztatami gitarowymi, także było tego. W tym roku jednak Żorski MOG musiał o fundusze zadbać we własnym zakresie. I się udało. Teraz Narodowe Centrum Kultury powiedziało, że nie, my wam już w drugim roku nie damy. No ale nam się tak to spodobało, że fajnie było to kontynuować. I poprosiliśmy naszych szacownych radnych, żeby nam do budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury dołożyli środków i dołożyli, nawet powiem, jaką kwotę, 50 tysięcy. MOG w Żorach zapowiada spotkania poświęcone temu tematowi. 3 pierwsze zostaną zorganizowane w pierwszych dniach lutego.